Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Jesteśmy na terenie Politechniki Świętokrzyskiej na zawodach ERC, to znaczy European Rower Challenge. I tu jest ten teren, który imituje powierzchnię Marsa. I tutaj są przeprowadzane są zawody 9, 10, 11 września 2022 roku i bierze udział 30 drużyn, 10 z Polski, 20 z zagranicy, z całego świata. I polega na tym, że studenci z Politechnik całego świata wyzbudowali takie łaziki marsjańskie. Waga dopuszczalna do 50 kg, budżet do 15 tysięcy dolarów i te konkurencje polegają na tym, jest 5 konkurencji, między innymi maintenance, to jest, że dojeżdża do ściany i ten chwytak musi odkręcić, zakręcić śrubę, nakrętkę i przełączyć wyłączniki i tam potem inna konkurencja znaleźć punkt według służennych geograficznych i potem pobieranie próbek geologicznych. Także o, tu jest ta ścianka maintenance. I tu są przeprowadzane tam. No i trudność polega na tym, że studenci kierujący nie mają kontaktu, bezpośredniego kontaktu wzrokowego, a są w namiocie, mają do dyspozycji komputer i musi być łączność dopracowana z tym łazikiem internetowa do perfekcji, żeby nim prawidłowo kierować. No i za każdą konkurencję, z 5 konkurencji po 100 punktów, kto zdobędzie 500 punktów, to wygrywa. I potem w kolejności jest komisja sędziowska, która to wszystko dokładnie obserwuje, oblicza i punktuje. I tutaj łazik wykonuje jakąś konkurencję przy punkcie 7. Nie wiem, bo nie ma informacji. W każdym razie to te namioty to są właśnie dla tych drużyn, które bez kontaktu wzrokowego muszą pokierować tym łazikiem. Łazik musi mieć odpowiedni układ jezdny, żeby pokonać te przeszkody marsjańskie. No i chwytak, który może wykonywać różne operacje i prace. Organizatorem jest Europejska Fundacja Kosmiczna. Współorganizatorem jest Mars Society Polska, którym ja jestem członkiem i czyli niejako pomagam w organizacji tych zawodów. Ministerstwo Edukacji i Nauki zawsze przydziela kwotę około 500 000. No, wnioskujemy o 1 000 000, a dają 500 000, no ale musi to nam wystarczyć, jeszcze sponsorzy. A to jest nasz znaczek Mars Society Polska i to nasz prezes wspólnie z innymi członkami wykonał taką makietę lądownika księżycowego.
to się możemy poszczycić, że to jest naszymi siłami. Tu jest wulkan na Marsie, dymiący też specjalnie wyposażony w odpowiednie urządzenia, żeby można było właśnie pokazywać, imitować dym z wulkanu, prawdziwy dym. Także w takim łazienku jest najważniejszy jest układ jezdny, napęd tego układu jezdnego, żeby pokonywać te wszystkie bariery. Potem jest układ ramienia operującego. No i potem układ łączności. Jest bardzo ważny układ łączności. I to wszystko, nie ma tego gotowego, gdzie kupić, to wymyślają studenci. Studenci ci, którzy budują ten łazik. I kto lepiej potrafi, bardziej sprawnie tą łączność przeprowadzać, to zdobywa więcej punktów. Leo rower. No. Zawsze jest tak, że... To jest drużyna, która wybudowała ten łazik Leo i teraz następny łazik wyjeżdża do konkurencji. Tam daleko. No. I tak to wygląda, że imitacja terenu marsjańskiego zrobiono po mistrzowsku i tu jest udział właśnie Mars Society Polska, stowarzyszenia, którego jestem członkiem. Zrobiona jest imitacja po mistrzowsku. Tu nawet się zaoferowali, że mogą taki łazik sprzedać za 4799 Leo Rover. To na razie tyle, papa. Bye bye, mówił Kazimierz.